Witam Państwa. W ramach programu Biblioteka Zawsze w Modzie, finansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, chciałam Państwa dzisiaj zaprosić do wykonania pięknej ozdoby kuli zrobioną metodą origami, czyli składania papieru. Do wykonania tej kuli potrzebujemy kartkę A4, nożyczki i klej. Z kartki A4 musimy uzyskać kwadrat, czyli składamy w ten sposób i odcinamy niepotrzebny brzeg. W ten sposób uzyskaliśmy piękny kwadrat i teraz składamy wzdłuż przekątnej oraz wzdłuż osi kartki. Musimy złożyć porządnie, zagiąć, ponieważ te linie zagięte spowodują, że kartka będzie nam się bardzo ładnie układać. Tak to wygląda. I teraz następnym etapem jest zgięcie kartki, każdą krawędź do środka kartki, czyli do środkowej linii. Każdą krawędź kartki zaginamy do środka linii. W ten sposób otrzymujemy takie linie. Teraz składamy wzdłuż tej linii powstał taki kwadrat w środku i składamy kartkę, tworząc takie uszy. I zaginamy na zewnątrz. Z drugiej strony robimy to samo. Te rogi musimy zagiąć w jedną stronę i w drugą. Żeby nam tak ładnie układały się do góry. W ten sposób otrzymaliśmy taki kształt. I teraz jednym palcem składamy kwadraciki. Jeżeli dobrze kartka jest właśnie zagięta, to w taki sposób szybciutko tworzymy takie cztery kieszonki. Następnym etapem jest złożenie od środka skrzydełek do góry. Powtarzamy to wszystko na tych czterech kwadracikach. W ten sposób powstała nam taka rozetka,
z małymi skrzydełkami. Każde te skrzydełeczko rozkładamy, przyciskając wierzchołek. Powstaje nam taka piękna rozetka. W sumie to już jest koniec naszego pierwszego elementu. Teraz zaginamy wszystkie rogi na zewnątrz. W ten sposób uzyskaliśmy pierwszy element kuli. Takich elementów nam będzie potrzeba 6. Ja tu już mam przygotowane 6 elementów i zostało nam złączenie tych elementów. W jaki sposób? Po prostu klejem smarujemy wszystkie te rożki. Kolejno przyklejamy jedno do drugiego. W taki sposób. Cztery elementy kleimy razem z sobą w jednym pasku. Trzeba trochę potrzymać, żeby klej złapał. Jeden element przyklejamy na górze naszej kuli. Trzeba porządnie przytrzymać, żeby klej złapał. Robić szybko i ostatnią część przyklejamy również z góry. Już mam gotową, sklejoną porządnie, bo to jest świeże i nam może się rozsypać. Musi trochę poleżeć, żeby klej związał. I mamy już gotową kulę, którą można przyozdobić kwiatkiem, zrobić kokardę. Już zależy to od Państwa, jak możecie udekorować już tak, jak Państwo sobie wymyślą. Można gałązkę świerku, szyszkę, można zrobić małe, też przywiązać małe bombki. Ale nasza kula pięknie wygląda. Nawet z taką kokardeczką. Można ją powiesić w oknie,
na żyrandolu. Jeszcze coś można, zrobić, po prostu wykorzystać farbę dekoracyjną, srebrną albo złotą i możemy popryskać i uzyskać wtedy kulę złotą albo srebrną, albo tak jak jest kulę białą. Można zrobić też z kolorowego papieru, tutaj mamy zrobione z papieru czerwonego. Zachęcam Państwa do zrobienia takiej dekoracji i miłej zabawy. Do widzenia.